Przed moim domkiem znajduje się taki mały, słodki endermanik. Endermanie, może zabiorę cię do mojego domu. I zobaczcie, on akurat się we mnie zakochał. Ej, tak, chodź do mnie. Nie, Luczek, nie rozmawiaj z tym endermanem. Chodź, pokażę ci, dlaczego on nie jest taki, jak ci się wydaje. On ma dużo sekretów, o których nikt normalnie nie wie. Chodź za mną. Ej, faktycznie, zaraz do ciebie wrócę, mój endermanku. Cała prawda o słodkim endermanie. Poczekaj, muszę to zobaczyć. Co tutaj pisze? Mały enderman poluje na swoją ofiarę? Dokładnie i wybrał ciebie, bo ty jesteś taki niewinny i nie znasz jego historii. Nie no, Pipek, ty naprawdę jesteś jakiś niepoważny. Będzie szukał kontaktu wzrokowego, ale dlaczego? No właśnie, próbowałeś się na niego patrzeć? Lepiej tego nie rób, ja też unikałem jego wzroku, żeby mnie nie widział. Czekaj chwilę, ja jak popatrzysz mu się w oczy, to chwilę coś się dzieje. To zamieni się w strasznego endermana. No właśnie, widzisz, wcale on nie jest taki dobry, jak ci się wydaje. Nie no, przyzwie całą swoją armię endermanów. Widzisz, ile ich tutaj jest? To jest straszne, nie ma szans, że ich pokonamy. Czekaj, a ten enderman zamienia się tylko w nocy, o. Ale spokojnie, Pipek, ja mu się nie popatrzyłem na oczy i w ogóle ty gadasz głupoty. Idę sobie na górę i zaopiekuję się tym endermanem. O, popatrzyłem mu się w oczy. No nie, co ty zrobiłeś, gamoniu? Teraz on przyjdzie w nocy i nas zaatakuje. Musimy go odciągnąć jak najdalej. Pośpiesz się, Luczek, nie mamy czasu. Rozwali nas doszczętnie, no chyba, że jakoś temu zaradzimy. No dobra, endermanku, w takim razie przykro mi, ale ty w nocy naprawdę możesz być jakiś zły. Dawaj, Pipek, musimy go tutaj gdzieś zamurować. Tak, ja mam takie kraty. Nie ruszaj się, endermanie, teraz cię zamkniemy. Mwahaha. I na razie nam nie ucieknie, bo jest taki malutki i może się wydawać słodki, ale w nocy stanie się straszny. Ej, właśnie, za chwilę może zachodzić te słońce, bo na razie nawet nie wiem, gdzie jest. Może być bardzo nisko. O, dobra. Ale ten enderman się tepnął, widziałeś to, Pipek? To jest jego umiejętność. No nie, te kraty nie wystarczą. Może potrzebujemy jakiegoś silniejszego bloku, na przykład obsydian. Tak, dobra, dawaj obsydian, wtedy ten enderman zostanie tutaj na zawsze. I na samym początku musimy zrobić jakieś zabezpieczenie, więc ja wpadłem pomysł na łódki, patrz to, Pipek. Co to ma być? Ej, ty ich stawiasz bardzo dużo i jak to ma niby zabezpieczyć nas przed endermanami? Pipek, to jest chyba najlepsza pułapka na świecie, ponieważ endermany, jeżeli tutaj je zrespimy, to one mogą wejść do tej łódki. Poczekaj, Pipek, ja w tym momencie wpiszę sobie Game Mode Survival i jeżeli na niego się popatrzymy, to on będzie na mnie biegł. Ale czekaj, istnieje szansa, żeby on tutaj wszedł do tej łódki, patrz to. Teraz się zaciął. Masz rację i jest zablokowany. On się nawet nie może teleportować. Widzisz to, Pipek, teraz możemy go cały czas uderzać. I nawet jeżeli będzie próbował uciekać, to tego nie zrobi. Ale ten enderman jest słaby. Dobra, rozumiem już tą pułapkę. Ona jest mega mocna. Ja postawię tych łódek jeszcze więcej. Tak, ponieważ za chwilę tutaj będzie więcej endermanów. I chwileczkę, ty, on mi uciekł. Z większą ilością na pewno sobie poradzimy. Więc musimy tego dać bardzo dużo. To będzie wielka farma łódek. Co tu się dzieje? Ja zrobię jeszcze kolejny rząd łódeczek, żeby ich było jak najwięcej. Ale teraz mam bardzo mocny plan, ponieważ jak wiadomo, my w endermana oczy nie możemy się patrzeć, bo inaczej będzie nas atakować. A, zostaw mnie, endermanie! No co ty zrobiłeś? Teraz na ciebie leci! Ale spokojnie, Pipek, ja mam teraz bardzo mocny pomysł, jak możemy zatrzymać całą armię, ponieważ w tym miejscu postawimy tutaj taką wielką ścianę, na której będą pewne rzeczy. Jakie niby rzeczy? Co ty robisz? Przecież to jest ściana z kamienia. Chcesz, żeby te endermany to wzięły i ją rozwaliły? No właśnie nie, Pipek, poczekaj, ja tutaj mam takie lustra i zobacz, teraz ja cię widzę normalnie w Minecrafcie. Ej, ja ciebie też widzę, Luczek, co tutaj się dzieje? Dobra, te lustro niby może być dobre, ale jak to ma niby tych endermanów odstraszyć? Właśnie cały ten trik polega na tym, że jeżeli te endermany zobaczą swoje odbicie w tych lustrach, to może się wkurzą. Tak, endermanki, chodź tutaj, ten akurat ucieka bardzo daleko, ale spokojnie, dajmy tutaj na przykład więcej tych luster i teraz to będzie na pewno dobre zabezpieczenie. Postawmy na przykład dla testu jednego endermana. Patrz, on się chyba zaraz na to popatrzy. No nie, faktycznie zobaczy swoje odbicie w lustrze. Nie chciałbym zobaczyć, co mu się teraz stanie. No i on akurat uciekł. Ale poczekaj, ty, zaczyna chyba robić się noc. Widzisz, te słońce zachodzi. Czekaj, skoro jest coraz ciemniej, to to oznacza, że endermany też będą się teraz zamieniać. Czekaj chwilę, ja muszę zobaczyć na tego małego endermanka. O nie, ty widzisz jego ręce? One się zaczynają zmieniać. Czemu one są takie długie? On tak nie wyglądał na początku. Mówiłem ci, to był zły pomysł, żebyś go przygarnął. No nie, teraz za chwilę będzie wielka armia, ale spokojnie, Pipek, jeżeli te lustra i te łódki nie wystarczą, to teraz tutaj damy takie szklane butelki. I co to niby ma dać? Ej, ta butla jest taka słaba. Przecież te twoje zabezpieczenia są najsłabsze,
na świecie! Tym Endermanom nic się nie stanie! One po prostu to rozwalą! Nie, no nie, Pimpek, spokojnie, właśnie ten trik jest bardzo mocny, ponieważ jeżeli postawimy tutaj te buteleczki, to istnieje szansa, że jeżeli ktoś wejdzie do niej, to ona będzie w środku. Patrz, tutaj mam świnkę i za chwilę zaprowadzimy ją do jednego z nich. Co ty mówisz? Jak to niby zadziała? Ten Enderman nie ma szans, że tutaj wejdzie. Ej, chwileczkę. Bo teraz jak ona wejdzie, to zobacz, ona wejdzie do tego pudełeczka i teraz nam nie ucieknie. To co to jest zamknięta świnka? Halo? I nawet nic nam nie zrobi. To jest pewnie takie słabe, ten jeden słoik nic nam nie da. Czekaj, postaw jeszcze jeden tutaj obok. Może ja spróbuję do niego wejść. Jeżeli mi się uda tam wskoczyć, to Endermanowi też. No dobra, Pimpek, w takim razie spójrzmy. Teraz musisz na niego skoczyć, dawaj. O, co się stało? Jestem teraz w środku tego słoika. Ej, widzisz mnie, Luczek? Ej, tak, Pimpek, tak skończą te wszystkie Endermany. Widzisz, to jest idealna pułapka na mobki i na potwory, więc spokojnie, Pimpek, ja tutaj dam tego więcej. Dobra, a ja spróbuję się z tego wydostać. O, tu jest tak mało miejsca i jestem większy. To na pewno będzie dobre zabezpieczenie. Dawaj tego jak najwięcej, bo te słoiki muszą pomóc nam ochronić naszą bazę, bo już się robi coraz ciemniej, nawet nie widać tego słońca. Tak, ono już zachodzi. A wiesz o tym, że skoro jest tak ciemno, to ten Enderman zamieni się jeszcze mocniej w złego. O nie, nawet nie chcę tego widzieć. Ale teraz mam jeszcze mocniejsze zabezpieczenie. Zobacz, w tym miejscu postawimy takie grzyby, które mają kolor Endermana i tak błyszczą. Co to ma być jeszcze grzyby? Luczek, ty oszalałeś. Te twoje zabezpieczenia są takie słabe. Jak to słabe? Spróbuj, Pimpek, wejść na przykład w tego grzyba. Jeżeli Enderman tu wejdzie, to będzie mieć grubo. Dawaj, Pimpek. No dobra, weźmy do niego i zaraz. Uuu, czuję się tak źle. No nie, zaraz się zżygam. Co, Pimpek? O, faktycznie ty leżysz. Dobra, w takim razie pokażę ja wam, widzowie, co te Endermany będą miały. Jeżeli one się tepną tutaj, to zobaczcie. Teraz będzie im się kręcić w głowie. Ała, ja nie mogę wytrzymać. Fuj, te grzyby są straszne. Ja już nie chcę do nich wchodzić. Ja też, Pimpek. Ej, nawet nie trafiam w tego grzyba. Dobra, spróbuję trochę to dać, ale to jest ciężkie. Dawaj, te zabezpieczenie będzie mega mocne. One na pewno wtedy będą zdezorientowane. No pewnie, że tak. A taki grzyb nikt by się nie spodziewał, że to może być jakieś zabezpieczenie. Na pewno do tego wejdą, a może nawet i zjedzą tego grzyba. Tak, mam taką nadzieję, bo za chwilę będzie ich mega dużo. O nie, i znowu sobie włączyłem ten efekt. Uważaj, Luczek, nie możesz na tym stawać. Wiesz o tym, że one są bardzo trujące. Ja jak ostatni raz ich dotknąłem, to aż mi się słabo zrobiło. A na dodatek postawimy tutaj dużo miejsc, gdzie jest woda, bo jak wiadomo, Endermany boją się wody. Nie, czekaj, Luczek, te Endermany to zauważą, a one zmutowane wiedzą o tym, że tu będzie woda. Co ty na to? Żeby postawić w tym miejscu taką niewidzialną wodę. Zobacz, tutaj będą prysznice i możemy je odpalić w każdej minucie. Endermany nie ma szansy się tutaj spodziewają tej wody. Ej, to jest bardzo dobry pomysł. Możemy nawet zrobić to trochę wyżej. To jest idealne rozwiązanie na nich. I teraz postawimy tutaj te prysznice. Zobacz, ile ich tutaj jest. I kiedy one tutaj podejdą, nie spodziewają się, że w tym miejscu może spaść na nich woda, a my odpalimy ten prysznic i będą mieli gorącą kąpiel. Ej, to jest dobry pomysł. Ja w takim razie postawię tutaj bardzo dużo redstone'a, tylko za chwilę będziemy musieli to postawić. Idealnie to jest podłączone i teraz będzie to działać, tak jest. Te Endermany będą miały naprawdę bardzo ciepłą kąpiel, a na dodatek dajmy tą wodę, Pimpek. Ona na pewno ochroni nas przed tymi Endermanami. I robi się już bardzo ciemno, nawet nie widzę tego słońca. A chwilę, nasz Enderman. Ej, nie, on urósł, zobacz to, Pimpek. I dodały mu się kolejne ręce. Czy ty widzisz to samo, co ja? On się staje coraz bardziej zmutowany. Nie, no nie, Pimpek, za chwilę będzie jego armia. Musimy zrobić coś mocniejszego. I ja tutaj mam pomysł, żeby zrobić wielką dziurę w podziemiach. Co? Jaką dziurę? Ale w sumie Endermany mogą tutaj spaść na dół. Chyba o to ci chodzi. Tak, tutaj będzie idealna pułapka dla nich, tylko wykopmy to. I na samym dole postawimy tutaj takie malutkie robaczki. Zobacz, to są jajka, z których właśnie one się wyklują. Oj, co się wykluje? To wygląda obrzydliwie. Zaraz się zżygam. Spokojnie, Pimpek, nie dramatyzuj. Zobacz, za chwilę stąd wyjdą takie malutkie kuleczki. O fuj. Zobacz, to będą te małe endermity, które będą ich zabijać. Tak jest. One nawet zarażają cały ten pokój. O, jak to wygląda? Nie, ja naprawdę nie chciałbym tutaj wpaść. A endermany się chyba tego boją. I patrz, nawet wyrzucają tutaj taką różową wodę. Tak, widzisz, to one tego nie będą lubić. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że oni się kumplują. Dlatego musimy znaleźć jakiś drugi sposób, którym w tym momencie zabijemy te endermany. I mam pomysł, żeby tutaj na górze zrobić taki epicki portal, który będzie prowadził do naszego domku. Nie, do naszego domku? Czy ty oszalałeś? Przecież one wtedy od razu rozwalą nasz dom i zniszczą wszystko. Spokojnie.
spokojnie, patrz, tutaj postawiłem jeden portal i przy moim domku będzie tutaj coś drugiego. Patrz, ja teraz będę widział wszystko, co jest tutaj na dole. No nie, ty oszalałeś, a wiesz o tym, że ten Enderman może się tutaj przeteleportować? Masz rację, trzeba to chyba wyeliminować, to jest w ogóle niepotrzebne, ale za to mam pomysł na kolejne zabezpieczenie. Zróbmy tutaj taką wielką ścianę, Pimpek. Co? I to jeszcze z drewna? Ty naprawdę chcesz, żeby chyba te Endermany nas rozwaliły, co? Nie, no właśnie spokojnie, za chwilę tutaj na górze postawimy mega zabezpieczenie. Ty buduj mur, a ja tutaj postawię takie wielkie działka. Zobacz, one są mega mocne, bo do środka możemy dawać tutaj na górę strzały. Zobacz, ile ich tutaj daje. Ej, co to ma być? Wow, to wygląda potężnie, ale czy to naprawdę będzie działać na Endermany? Chyba wątpię. Spróbujmy to zrobić. Patrz, postawię tutaj teraz to i patrz, one strzelają normalnie, tylko ten Enderman to uniknął. O, ale jak będzie ich więcej, to może dadzą radę. Zobacz, teraz strzelają do tego pająka. No co jest? Ej, one są chyba jednak mega dobre. A zobacz, tutaj stawię zombiaki i teraz te strzały będą ich nawalać. O, co się dzieje? I zobacz, te zombie próbują zaatakować tą wieżyczkę, ale nic z tych rzeczy, bo one są za wysoko postawione. I bardzo dobrze, to na pewno będzie nas chronić. A jeżeli przedostaną się tutaj dalej, to patrz, ja tutaj zrobię taką ścieżkę z główek Endermanów. Patrz, jak one wyglądają. Co to jest? Przecież to jest straszne. Nie, no nie ma szans. Trzeba to zniszczyć, co ty robisz? Pimpek, poczekaj, ja musimy je jakoś zwabić. Patrz, dajmy dużo tych główek i one będą szły tutaj w tą stronę twojego domku. Jak to? Mojego domku? Chyba oszalałeś. A może te głowy damy w stronę twojego domku? Nie. Tak, to jest lepsze. Nie, no poczekaj, nie możemy się teraz kłócić. To jest na pewno pułapka, która ich zatrzyma. Bo tutaj zrobimy takie super zabezpieczenie. Zobacz, Pimpek, ja przygotowałem takie zdjęcie, którym tutaj pisze pomocy i to niby jest jakby Enderman. No nie, czyli ty chcesz ich tutaj zwabić, żeby myślały, że ten Enderman potrzebuje pomocy? Tak, ja nie mogłem go tutaj uwięzić, więc zrobiłem takie zdjęcie i zobacz, tutaj na dole będzie mnóstwo lawy, w której się spalą. O nie, Endermany nienawidzą tej lawy. To jest w sumie dobra pułapka. Nawet dajmy więcej tych głów i tutaj w środku też. Nie, to jest strasznie słabe. Patrz, my to wszystko zakryjemy takim właśnie półpłytką trawy. To będzie przecież idealne. Zobacz, oni tutaj wpadną na raz. A tak, rozumiem. A jeżeli ja tutaj wlecę, to wpadam i ginę. Uważaj, Pimpek, nie, nie możesz dednąć. Dajmy tego ops jak najlepiej, żeby oczywiście one tutaj wpadły. I zrobiła się już noc, Pimpek. Za chwilę ten Enderman powinien wyjść. O nie, on już jest zmieniony. A, jest taki wielki. Czekaj, nawet ta klatka chyba na niego nie wystarczy. O nie, dobra, Pimpek, musimy szybko zrobić ostatnie zabezpieczenia. Patrz, tutaj w tym miejscu mam pomysł, żeby zrobić takie super wiatraki, które będą wyrzucać tych Endermanów w górę. No, ale to nic nie da. Co z tego, że będą na górze, tak jak ja, skoro to w ogóle ich nie zatrzyma. Przecież one po prostu sobie przejdą na drugą stronę. Nie no, Pimpek, może właśnie ich to zabije. Dawaj dużo tych wiatraków, żeby one tutaj nie miały drogi przejścia. No tak, niby to będzie teraz silniejsze, ale nie podoba mi się ta pułapka. Ty robisz je coraz dziwniejsze. Jak to coraz dziwniejsze, to na pewno będzie dobre. Dobra, Pimpek, dawaj tego jak najwięcej i te wiatraki muszą wszystkie działać. Wow, jak mnie teraz wyrzuca tutaj na górę. Ej, to faktycznie działa. Ej, yo, jak to wygląda? Muszą te Endermany dednąć, widzowie, ale tutaj wydaje mi się, że musimy dać jeszcze więcej bloków magmy, żeby one nie miały możliwości tepnięcia się, bo one jak będą się teleportować, to będą unikać pewnie tej magmy. A no tak, przecież to jest taki dobry pomysł. Nawet dałbym tego trochę więcej, żeby na pewno żaden Enderman się tu nie przeteleportował. Dobra, dawaj tego jak najwłaśnie więcej. I najważniejsza rzecz, to dawaj zrobimy tutaj koło naszego domku takie super zabezpieczenia z laserów. Patrz, jak to będzie wyglądać. Jakie lasery? O czym ty mówisz? To w ogóle zadziała? Przecież laserów nie ma w Minecrafcie. Jak to nie ma? Zobacz, jeszcze takie fioletowe w kolorze Endermanów. Musimy zabezpieczyć nasze chatki. Ej, co ty zrobiłeś? Ja też muszę na swojej chatce mieć takie lasery. Pomóż mi to zainstalować. Mojego domku na pewno nie mogą rozwalić. No pewnie, że tak... Wiesz co, Luciek, ja się jednak boję tych Endermanów. Uciekam do domu, a ty ich pokonaj! O nie, zostałem sam. Naprawdę, Pimpek ma takiego cykora i już jest noc. Dobra, wydaje mi się, że ten Enderman może już wychodzić. Czekajcie, sprawdźmy i faktycznie on tam jest taki straszny. I on się teraz tepa, czy wy to widzicie? Idę podejść tam bliżej, żeby zobaczyć, czy wszystko się udaje. Czekajcie, o nie, on tutaj jest i nawet się Endermany tutaj respią. Nie, wygłupie Endermany. Dobra, mam nadzieję, że teraz deadną. Nie, pom, odsuń się. Muszę, widzowie, naprawdę sobie naładować moją broń i za chwilę będę wszystko
wszystkich je pokonywał, o nie. I naprawdę ta armia zaczyna się robić mega duża. Dobra, trzymaj tutaj, o nie, naprawdę muszę pokonywać te endermany, na razie to nie działa. Dobra, jeden deadnął i tutaj jest ich więcej. Tutaj jest ten duży enderman, który niszczy łódki. Dobra, a ja się popatrzę i patrzcie, te endermany tutaj się zaklinowały w tych łódkach, to działa, dobra, pum. Wszystkie teraz dedają, tak, nie będziecie tutaj na moim świecie. I chwilę, ten enderman tutaj chodzi, z tego co widzę koło tych butelek, oby tylko, o, nie wszedł. O nie, widzowie, teraz mi się zaczyna kręcić w głowie. Naprawdę tutaj jest już duża inwazja, on przywołuje wszystkich, o nie, zostawcie mnie wy wszyscy. Dobra, muszę sobie zjeść, widzowie, oczywiście jabłuszko, żeby mnie nikt tutaj nie zjadł. I czekajcie, muszę podpalać te endermany, chodźcie tutaj, tak, teraz was wszystkich spalę, a macie. I chwileczkę, to zaczyna wyglądać naprawdę jak pobojowisko. Pipek, ty mi w ogóle nie pomagasz. Dobra, mam nadzieję chociaż, że pokonam te endermany, a macie wszystkie, tak jest. Ja nie wiem, czy sobie poradzę z tym, dobra, spróbuję przejść tutaj do środka, do mojego domku. Błagam, oby teraz one były podnoszone. Tak, zobaczcie, mam nadzieję, że one teraz będą dedać, tylko chwilę. Tutaj jest naprawdę ciężko i są te bloki z magmy, które te oczywiście endermany nie lubią. Ale zobaczcie, moje wyrzutnie wszystkie działają, a ten duży enderman we mnie rzuca tymi blokami. No nie, widzowie, co ja mam zrobić? Jest naprawdę bardzo ciężko, ja nie chciałem się z nimi bić, ale chyba muszę. Dobra, pum, a macie wy wszystkie głupie endermany. Podpaliłem tutaj prawie wszystko. Tutaj na tym świecie jest takie pobojowisko, widzowie, że za chwilę moje domki zostaną zniszczone. Ja muszę znaleźć jakiś inny sposób, jak mogę oczywiście te endermany jakoś wyprosić stąd, tylko jak? Mam pomysł, postaram się tutaj zrobić portal do kresu i go odpalę. Wtedy te wszystkie endermany będą chciały wrócić do domu. I teraz tutaj wstawię tylko te oczy kresu i zobaczcie, za chwilę ten portal się otworzy. Uwaga, 1, 2 i 3. Tak jest otworzony i teraz muszę jakoś je zwabić tutaj do środka. Endermany, chodźcie tutaj. Zobaczcie, tu jest portal do waszego endu, a tam jest smok, którego uwielbiacie. I z tego co mi się wydaje, te endermany się zebrały i będą patrzeć, czy wejść tam do środka. Tak, zobaczcie, ten główny enderman tutaj wchodzi. Chyba chcą wrócić do endu, błagam. Ja nie chcę się z wami bić, naprawdę. I zobaczcie, teraz ten enderman wskakuje, tak. I te wszystkie endermany za nim, tak. Gincie wy głupie endermany. I udało się, widzowie, pokonaliśmy. Nie ma tutaj już żadnego głupiego endermana. Tak, Luczek, udało się, ale pomocy, tutaj są zombiaki, zaraz mnie zabiją. Spokojnie, Pimpek, zaraz ci pomogę, lecę już do ciebie. Chodźcie tutaj, wy głupie zombiaki. Ale uważaj, ich jest strasznie dużo, ty ich nie pokonasz. Jak to nie pokonam? Dobra, chodźcie tutaj, wy głupie zombiaki. O, Pimpek, chyba za chwilę dednę. Odsuńcie się od mojego kolegi. O nie, i umarłem. Yo, wow, jakoś dziwnie się czuję. Czemu jestem na chmurach? A tu jest napis zostań aniołem. Co chwileczkę, widzowie, czy ja naprawdę nie żyję? Ja teraz mogę zostać naprawdę jakimś pomocnym aniołem. Tak, wtedy pomogę mojemu przyjacielowi. Ale czekajcie, wejdźmy do środka i musimy wybrać albo taką przyjaźń, albo jakieś złe rzeczy. Nie, ja właśnie chcę pomagać ludziom, tak jest. Więc wybieram przyjaźń. A teraz muszę wybrać kolor, albo czerwony, albo biały. Nie no, chyba anioły mają kolor biały. Wybieram to i o, chwileczkę, jakoś inaczej się czuję. Jestem biały jak anioł. A teraz muszę wybrać albo aureole, albo takie rogi diabełka. O nie, widzowie, ja nie chcę być zły, chcę być dobry. Więc ja oczywiście wejdę w tą aureole i what, jak ja wyglądam. Tylko brakuje mi jeszcze skrzydełek. Ale tutaj mogę je wybrać, albo takie złe diabelskie, albo anielskie. Nie no, wybieram te anielskie, dobra, i pum. I tak jest, jak ja wyglądam. I teraz mogę nawet latać, tak jest. Dobra, wychodzę i chwilę. Witaj, nowy aniołku, jesteś teraz w niebie aniołkiem takim samym jak ja. Wow, ale ekstra, co teraz mam zrobić? Pomóż graczowi? Tak, to jest test na aniołka, jeżeli go zdasz, będziesz mógł pomagać innym ludziom na ziemi. Na ziemi to bardzo dobrze, bo mój przyjaciel też ma taki kłopot z zombiakami i był identycznie podstawiony. I co to jest za typek? Tu jest nawet jakaś tabliczka pomocy i jak on dziwnie wygląda. Widzisz, on nie jest najładniejszy, ale to dalej człowiek. Co byś w takim razie zrobił? Pamiętaj, że to jest test. Ja w takim razie na pewno rozwaliłbym tych zombiaków. Tak jest, wy głupie zombiaki. Nie stój, nie możesz załatwiać tego przemocą. My jesteśmy aniołkami. Musisz znaleźć jakiś inny sposób. Co? Inny sposób, żeby pokonać te zombiaki? Tylko jak? Nie mam żadnego pojęcia. Chyba, że po prostu wszedłbym tutaj i sprawię, że będą miały troszeczkę pecha i spadną na dół. Ha, ha, ha. Czyli wtedy ta osoba stąd ucieknie. No tak, aniołki muszą pomagać w dobry sposób. Teraz idziemy dalej. I co tu pisze? Uratuj świnkę? Zobacz, ona jest nad lawą i potrzebuje twojej pomocy. Tylko co ty byś zrobił? Na pewno jako anioł mógłbym zebrać tą lawę, tylko to zajmie dużo czasu. Ja w takim razie zrobiłbym coś innego, aniołku. Zobacz, rozwaliłbym tą kratę i zabrał stąd tą świnkę w rączkę. Czekaj, mam ją, tak jest, wtedy ją wyciągnę. Ale super, tak, bardzo dobrze.
więcej! Teraz możesz przejść tymi schodami na górę! Witamy w niebie! Jo, faktycznie, tutaj żyją wszystkie aniołki! Ja chcę tędy przejść, tak jest! I tutaj jest bardzo dużo ich! I nawet tutaj są jakieś trumny, co to jest? Tak, poczekaj, oprowadzę cię tutaj! W tym miejscu jemy sobie śniadanko z aniołkami! Tutaj oglądamy telewizję, no a tutaj trafiają osoby, które zginą! I decydujemy, czy idą do nieba, czy do piekła! Wow, dobra, ale chwilę, ja nie chcę oceniać teraz ludzi, ja chciałbym pomóc mojemu koledze i chwilę, tu jest jakieś centrum pomocy, mogę tam wejść? No dobra, niech ci będzie, zobacz, tutaj masz listę osób, które potrzebują pomocy. Ej, faktycznie, czekaj, i pierwsza osoba to jest Pimpek, to jest mój kolega, czekaj chwileczkę, osoba Pimpek, problem zombie, faktycznie, ja tutaj widzę, ile ich tutaj jest i status aktualny. Dobra, aniołku, wiesz co, ja muszę zejść na ziemię i teraz pomóc mojemu koledze, bo on może zaraz umrzeć tak samo jak ja byłem niebieski. Poczekaj, jeszcze nie klikaj tego przycisku, pamiętaj o paru zasadach, chodź, w tym miejscu są zapisane. Co, zasady zejścia na ziemię? Jeden, pomagasz każdemu? Tak, nieważne czy jest dobry czy zły, musisz mu pomóc i to w taki dobry sposób. O, w dobry sposób to będzie ciężkie, nie rozmawiasz z nikim? Jak to? Przecież ja chcę powiedzieć mojemu przyjacielowi, że jestem aniołkiem. Sorki, ale nikt nie może się dowiedzieć o tym, że jesteśmy aniołkami, to jest tajemnica. Co, i nawet nie mogę pisać tabliczek? No proszę, aniołku, ja chciałbym mu powiedzieć, że żyję i mam się dobrze. Niestety, to jest zabronione, nie możesz złamać tych zasad, bo inaczej już nigdy nie wrócisz na ziemię. O ja, no dobra widzowie, muszę się nich pilnować, ale teraz chcę pomóc mojemu koledze. Potem mamy jeszcze jakieś inne osoby, ale nie obchodzi mnie to. Ja chcę tylko pomóc jemu. I wow, spadam na dół i chwileczkę jestem na ziemi. I tu jest Pimpek i nawet ja. Luczek, mój kolega, on nie żyje. Nie no widzowie, naprawdę to jest moje ciało, ale ja tutaj jestem jako anioł. Pimpek, słyszysz mnie? Biedny Luczek, no nie, nie wiedziałem, że on musiał tak skończyć. Trudno, muszę go gdzieś przenieść i zrobić mu grób. Co, jak to grób, widzowie? Nie, ja żyję, czekaj, Pimpek, on naprawdę mnie nie słyszy, jestem tutaj. Może w tym miejscu, tak, to będzie dobre miejsce na grób. Teraz muszę go tylko wykopać. O nie, Pimpek, czekajcie, ja może stanę koło niego, proszę, widzisz mnie, patrzę, rozmawiam z tobą, jestem tutaj, twój przyjaciel. Jest mi tak przykro, że on nie żyje, dlaczego musiałeś zginąć przez zombiaki? To było takie przykre. No nie, czekajcie, on naprawdę buduje mi grób w tym momencie, czekaj, czyli on już pokonał te zombiaki i nie potrzebuje chyba pomocy. To jest twój grób, ale spokojnie, zawsze będę cię pamiętać. Rip Luczek, o nie, naprawdę on myśli, że ja nie żyję. Czekajcie widzowie, ja teraz dam mu jakieś znaki, chociaż nie mogę tego robić jako anioł, ale błagam, chcę, żeby Pimpek dowiedział się, że żyje. Patrzcie, zacznę otwierać drzwi. Co, jak to? Czemu tutaj drzwi się otwierają przy domku Luczka? O nie, pewnie tutaj są jakieś duchy, muszę go zniszczyć. Luczek już nie potrzebuje tego domku. Nie, Pimpek niszczy mój domek, a ja jestem tutaj aniołkiem i to wszystko widzę z góry, czyli tak działają anioły. One nie mogą się w ogóle kontaktować. Czekaj, zacznę otwierać i zamykać te drzwi jeszcze bardziej. Co się dzieje? Nie, tutaj faktycznie są duchy. Muszę to rozwalić i szybko zniszczyć ten dom jak najszybciej. O nie, widzowie, jak ja mam się z nim skontaktować? Mój przyjaciel nawet teraz niszczy mój domek. Ja w tym momencie użyję tabliczek, żeby się z nim skontaktować. Ha, 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 podejdę jak najbliżej do niego i czekajcie, napiszę tutaj tabliczkę w tym momencie. Po... Ale chwilę, o, spadłem na dół, jestem znowu w niebie, a nie leczy mu mnie tepłeś. Gratulacje, udało ci się pokonać ten problem. Pimpek już nie potrzebuje twojej pomocy, spisałeś się na medal. Ale nie, no ja chciałem się trochę z nim pobyć, bo ja go nie będę widział. Spokojnie, jak będzie jeszcze potrzebować pomocy, to wtedy będziesz mógł zejść na ziemię, jednak inaczej zostajesz tutaj, a tymczasem patrz. Tutaj są inne osoby, które potrzebują pomocy, no już, pomóż im. No dobra, pomogę, tutaj jest chyba Wojan, a ja chcę pomóc mojemu koledze Pimpkowi. Dobra, czekamy, aż Pimpek będzie mieć jakieś tarapaty i wtedy powiemy mu, że jesteśmy aniołkami, tak jest, pokażemy mu się. Dobra, tutaj jest taki problem, że zgubił się Wojan, co? I status aktualny, co, on nie widzi Wojanowic? No niestety, zgubił się bardzo daleko i nie potrafi trafić do swojej wioski, musisz mu pomóc doprowadzić go do dobrej drogi. Dobra, zrobię to aniołku, tak, muszę szybko pomagać innym ludziom, bo zaraz może Pimpek mieć problem. Dobra, klikam. Wow, czekajcie, gdzie ja jestem przy Wojanie. I tu pisze, pomocy, zgubiłem się, gdzie są Wojanowice. Czekajcie, ja jako aniołek muszę mu pomóc, tutaj są Wojanowice. Czekajcie, ja tam podejdę i zobaczę, jak one wyglądają. Tak, jako aniołek mam w sumie dobre umiejętności, bo mogę nawet sobie chodzić po różnych wioskach. Wow, jak to wygląda, ty, tak wyglądają Wojanowice, faktycznie. Tutaj są jakieś wieżowce, nawet w pole, farmę i tutaj jest cały
środek. I tutaj musimy zaprowadzić Wojana, tylko jak go tutaj zwabić? Mam pomysł, wezmę sobie chyba diamenty stąd, tak jest. I zrobię mu ścieżkę z diaksów, czajcie, to będę mu wyrzucać, żeby on tutaj przyszedł. Czyli on jest gdzieś tutaj za tą górką. Tak jest, dobra, teraz jako aniołek muszę mu wyrzucać diaksy, muszę być bardzo pomocny. I bardzo dobrze, bo teraz nie dość, że mu pomagam, to jeszcze znajdzie swoją drogę do Wojanowic, widzowie. A gdybym tego nie robił, tylko na przykład, nie wiem, zabił go, żeby się odrodził, to byłoby chyba złe, czyli przemoc. I zobaczcie, doprowadziliśmy go do Wojanowic, tak jest, niech tutaj zostanie. Dobra, widzowie, chyba nam się udało. I czekajcie, tepło mnie teraz znowu, pomogłem Wojanowi. Dobra, aniołku, mogę iść do mojego kolegi tepnąć się, proszę. No nie, nie widzisz, że on nie potrzebuje pomocy, ale za to jest ktoś tutaj, który jej potrzebuje. No zobacz, on by płacze i niestety, bo nie ma Killoffa. Faktycznie, problem, nie ma Killoffa, status aktualny. Dobra, muszę szybko pomóc innej osobie. Dobra, idę do Nubka. O, czekajcie, i jestem znowu na Wojanowicach. Co? Tutaj też jest Nubek? Ej, to jest dziwne, go tutaj nie ma. A nie, nie mam Kifola do Dirta. Pomóc mi wykopać. On teraz ma naprawdę problem, bo aha, on kopie Dirta Killoffem, widzowie. Czyli czekajcie, ja sobie stąd wyciągnę na przykład taki Killoff albo łopatę. Czekajcie, rzucę mu na początku łopatę. Jestem ciekawy, czy Nubek wykopie łopatą Dirta, bo on chyba nie lubi. Ale czekaj, nie, on tego nie chce. Czajcie to, aniołek mu pomaga, a on nawet tego nie chce. Ale ja wiem, dlaczego on tak się boi, bo tutaj jak Wojanowiczanie zobaczą, że on nas mrodził, to będzie mieć lipę. O, dobra, daję mu ten Killoffik. Trzymaj, Nubku, aniołek ci pomaga. I zobaczcie, w tym momencie chyba kopię sobie Dirta. Dobra, chyba mu pomogliśmy. Ja, czekaj, jestem znowu w niebie. I już pomogłem tej osobie, widzisz to, paniołku? No tak, ale teraz musisz pomóc Paniodowi, on też potrzebuje twojej pomocy. Ale ja chcę mojemu przyjacielowi Pipkowi, naprawdę, on jest bardzo smutny, że mnie nie ma. Spokojnie, jeszcze mu pomożesz, jak będzie tego potrzebować, ale nie. Teraz zajmij się Paniodem. No nie, naprawdę, ja chcę już iść do niego, widzowie, kliknąłbym w ten przycisk. Ale dobra, jeszcze pomogę tej osobie, może akurat za chwilę Pimpek będzie potrzebował pomocy. A Palion zgubił się w kopalni. Dobra, pomagamy i jestem przy Palionie. I z pomocy zgubiłem się faktycznie w kopalni. Palion kopie i tutaj chyba szuka sobie diaksów. Ja w takim razie muszę pomóc mu znaleźć wyjście. Czekajcie, jako aniołek, tutaj jest te wyjście, tak. I nawet chyba tam są Wojanowice. Ale czekajcie, co lubi Palion? Wydaje mi się, że tutaj muszę napisać emeraldy, tak. I zwabię go emeraldami na górę. Dobra, chodź tutaj, Palion. Nawet mu tutaj podkopię tutaj troszkę, żeby zobaczył te emeraldy. I wyprowadzę go na zewnątrz, tak, żeby on tędy wyszedł. Czekajcie, dajmy mu tutaj i idzie tędy, tak. Zobaczcie, jak się cieszy, świetnie. Dawaj tędy na górę, nawet więcej ich mu tutaj wyrzucę. I on już tędy wychodzi, widzowie. Nawet mu damy ich tutaj w stronę Wojanowic, żeby wiedział, gdzie iść. Dobra, Palion, mam nadzieję, że pomogliśmy mu i że wróci na Wojanowice, tak jest. I what, jestem, dobra, pomogłem Palionowi. A Pimpek, chwileczkę, on potrzebuje pomocy. Tak, i to szybko, musisz mu pomóc. Zobacz, ile tutaj jest creeperów. On ma mega problem z ich armią i tylko ty możesz je powstrzymać. Czekaj, problem, creepery, status aktualny. Dobra, pomagamy mu, idziemy po i lecę na dół. I chwilę, Pimpek faktycznie ma problem z creeperami. Nie, tych creeperów jest za dużo, pomocy, zaraz wszystkie wybuchną. O nie, widzowie, jak ja mam pomóc mu jako anioł. Czekajcie, nie mogę bić tych creeperów, bo oczywiście nie mogę jako anioł, ale chwilę. Creepery chyba boją się takich słodkich ocelocików. Tak jest, widzowie, więc ja mam pomysł. Pimpek, ja ci pomogę, tak, anioł, Luczek ci pomaga. Patrz, dam tutaj dużo ocelotu. O nie, co tutaj się dzieje? Teraz creepery rozproszyły się po całym domku. O nie, widzowie, ja chyba nie pomogłem. Te creepery są blisko jego chaty, zaraz mu wybuchną. Ale dam więcej tych ocelotów, odsuwajcie się od Pimpka. Kąd się respią te koty? Nie, muszę stąd uciec. A, szybko, uciekam, zostawcie mój dom, creeperzy. O nie, te głupie creepery, one zaraz mu wybuchną. Czekaj, sorry, aniołku, muszę zerwać tą zasadę. Muszę teraz usuwać to, nie. Co wy robicie? Szybko, muszę podpalić te dźwięki. I tak wtedy one zginą. Nie, co się dzieje? O, nie, widzowie, Pimpek deadnął. Wybuchnął sobie TNT pod rękoma. Chwilę, czy ja w tym momencie zawiodłem jako anioł? I nie, no, spadłem. O, nie uratowałem mojego przyjaciela. On umarł, gdzie on teraz jest? Spokojnie, aniołku. Teraz będziesz musiał zadecydować o jego losie. Jest tutaj i ty zadecydujesz, czy pójdzie do piekła albo do nieba. Ja muszę pomóc mojemu przyjacielowi. Pimpek, to jestem ja, Luczek, widzisz, to jestem aniołem. Co to by się stało naprawdę? O nie, ja umarłem i jestem w niebie. Tak, wiem, Pimpek, nie, do jeszcze nie jesteś, bo teraz ja muszę ocenić, czy pójdziesz albo do nieba, albo do piekła tam na dół, ale spokojnie, ja ciągle ci pomagałem na ziemi. No właśnie tak, to jak mogę już pójść do nieba? Nie chcę trafić tutaj. Nie, no, Pimpek, spokojnie, najpierw powiedz mi, co robiłeś. Muszę ocenić twoje życie jako anioł, niestety. No dobra, spoko, ja robiłem bardzo fajne rzeczy. Patrz, na przykład, zbieram
zżerałem części ciała nóżka? Nie, to jest nieprawda! O nie, widzowie, to jest chyba bardzo złe. Nie mam swoich nóg, Pipek, ty źle złe rzeczy robisz. Poczekaj, ale mam jeszcze jedną czynność, którą robiłem na ziemi. Zobacz na to. Kradłem diamenty nóżka. O-o! Ty byłeś tą skrzynką, Pipek, a ja oddawałem tam diaksy. Nie no, nie wiem, czy możesz iść do nieba. Ty jesteś strasznie dziwny. Co ty mówisz? Ale to było tylko raz. Dobra, to ten obrazek cię przekona. Zobacz, co jeszcze robiłem. Śmiałem się z ciebie. No widzisz to, Pipek, nie wiem, czy ty powinieneś iść do nieba, bo ty nawet rysujesz mnie jako kupę, ale dobra. Tego jest za dużo, naprawdę, Pipek, niestety, ale musisz trafić do piekła. Nie, co ty robisz? Proszę, nie rób tego. Jestem aniołkiem, muszę dobrze wykonywać swoją pracę. Lecisz na dół, sorry. A, o, nie. Kto to jest? Czy to jest, widzowie, Pipek? Co się stało z Pipkiem? To jest Pipek, Pipek. Jestem złym Pipkiem. Pipek, ty wyglądasz na serio dziwnie. Ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać, czy mam się bać, ale ty jesteś na serio jakiś dziwny. Masz jakieś tutaj, widzę, pazury takie wielkie, co są szpony, jakąś złą buźkę, rogi i oczywiście jakiś irokes, co to jest? Ej, czy ty masz do mnie jakiś problem? Chcesz się bić, co? No, dawaj. Nie, 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 ja nie będę się z tobą bił. Ja będę teraz oceniał, czy trafisz do nieba, czy do piekła. Więc Pipek, ty nie pamiętasz, co robiliśmy przed chwilą? Oczywiście, że trafię do nieba. No już, wsadzaj mnie tutaj. Poczekaj. Muszę zobaczyć, co ty robiłeś za życia, bo ja widzę, że nie wiem o tobie tu wiele rzeczy tutaj, bo patrz, tu masz jakieś... No ty jesteś jakiś inny. Co ty zrobiłeś? Ty nie jesteś już pieskiem. Co ty, Luczek? Przecież znamy się 10 lat. Wsadzaj mnie do nieba. Już w tej chwili. O nie, widzowie, jeżeli chcecie, żeby stary Pipek wrócił, to zostawcie łapeczkę w górę w tym momencie i subskrypcję. Ale nie, Pipek, poczekaj. Ja muszę zobaczyć, co ty robiłeś za życia, bo jesteś naprawdę taki dziwny troszkę. Ja myślę, że ty przeskrobałeś coś jednak. Dobra, sprawdzam. Co? Nie! Nie ma oglądania. Nie, no muszę to zobaczyć. Co ty, Pipek, zrobiłeś? Telewizor mi zniszczyłeś. Ja robiłem same dobre rzeczy. Nie, Pipek, nie, Pipek. Ty musisz tutaj postanąć w tym miejscu, nie ruszasz się teraz, a ja w tym momencie zobaczę na telewizorku, co ty robiłeś za życia, bo jak ty mi tutaj niszczysz telewizor, to ty jesteś serio dziwny. I... dobra. Pipek nie wierzy, on podchodzi. Podchodzi do mojego domku. Nie, co on robi? To jest zły Pipek. Kradnie mi kości? Nie, naprawdę to jest prawda? Nie, to nie jest możliwe. Ja wiedziałem, że te kości skądś mi uciekają. No nie, no nie, no nie, no nie. Pipek, czy ty mi kradłeś kości z mojego domku? No, brałem lekką pożyczkę bez oddawania. No i co? O nie, fajne kości. To są kości, to są wszystkie moje. Co ja teraz zrobię? Ja jestem biedny, a ty mi ukradłeś te kości. Mogłeś się zapytać. No ty ich zawsze miałeś dużo, no. Przecież wiesz, żebym się z tobą nimi podzielił. Oddawaj mi je wszystkie w tym momencie. Nie chcę, zostaw mi je. Musisz mi je oddać, Pipek. Bo będę zły, kurczę. No dobra, no. Tylko daj mi pójść do nieba. No nie wiem, czy pójdziesz do nieba. Muszę zobaczyć, co dalej tam przeskrobałeś, bo serio wyglądasz dziwnie, Pipek. Poczekaj, a ja idę zobaczyć, co robiłeś innego za swojego życia, o czym ja nie wiem. Nie, co on robi? Pipek, co ty odwalasz? Ty całą wioskę podpalasz niewinną. Co on, widzowie, wyprawia? Nie wierzę. Pipek, jak ty możesz podpalać wioski i wybuchać je cały czas? No ty jesteś jakiś niepoważny? Co ci zrobili villagerzy? Nie, no to jest super zabawa, Luczek. Musimy kiedyś razem to spróbować. Haha, mówię ci, świetnie się bawiłem. No nie, Pipek, wybuchanie wiosek to nie jest świetna zabawa. Nie, nie lubimy tego. Za takie coś idzie się do piekła. Nie, 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 żartujesz sobie, Luczek. Przecież my się tak długo znamy. Na pewno nie możesz mnie wsadzić do piekła. No za takie coś to muszę naprawdę poważnie się zastanowić, Pipek. Ty wyglądasz jak normalnie kryminalista. Nie powinienem tak mówić, ponieważ nie ocenia się po wyglądzie. Ale no ja widziałem, co robiłeś. A idę zobaczyć jeszcze następną rzecz, bo może zrobiłeś coś jeszcze grubszego. Ja muszę to zobaczyć. Co tutaj odwala? Uwaga, dobra, włączam to i... nie wierzę, nie, on lata po całym lesie, po całym świecie i podpala wszystko lawą, wylewa pełno lawy. No ja nie mogę, no nie, Pipek, ty wylewasz wszędzie lawę, ty chcesz zalać cały świat, czy co? O co ci chodzi, Pipek, o co ci chodzi? Ale jaki ty masz problem? Ty se wylewałeś czasem wodę i nie było problemu, a jak ja wylewam czerwoną wodę, to już jest problem. No bo woda to jest normalny blok i nie zadaje obrażeń, a twoja lawa to normalnie zabija wszystko i nie może to tak wyglądać. Wodę można sobie wylewać, ponieważ to jest przyjemne, no nie widzisz, nie czujesz tego? Nie, nie zgadzam się na to. Ja chcę tutaj, żeby było więcej lawy. Co ty odwalasz, Pipek? Za takie coś to ja muszę cię wysłać do piekła. Normalnie ty wszystko niszczysz. Haha, jestem super Pipkiem. To co, lecę do nieba, nie? No, no wydaje mi się, że nie. Za takie zachowanie to wszyscy widzowie ci powiedzą, że musisz trafić do piekła, bo to jest normalnie karygodne. Nie, zaczekaj, Luczek. Przemyśl to dwa razy. Nie chcę umierać, nie chcę iść do piekła. Jestem za młody, proszę. No nie wiem, zależy co
napiszą widzowie. Może cię wydostanę z tego piekła, a na razie leci. Czy tu jest jakiś piesek, tylko jakiś taki dziwny? Luczek, o co chodzi z tym psem? On nie jest normalny. No właśnie, widzę, jest troszkę dziwny. Ale też to jest piesek, może powinniśmy mu dać szansę? On wygląda na takiego poturbowanego. Może przytrafiło mu się coś bardzo złego. Chodźmy zobaczyć do naszego telewizora, co on tutaj tak naprawdę robił w swoim życiu. I dobra, widzę tego pieska i on sobie chodzi po wiosce i stawia TNT? Wybucha? Nie, czekaj. Czemu on jest taki zły? Dalej stawia te TNT. No nie, co on takiego wyprawia? Dużo TNT. Pimpek, czy ty to widziałeś? On normalnie wybuchał całą wioskę villagerów. To było straszne, Luczek. Nie wiem, ja bym go dał do piekła. No nie wiem, chyba będzie musiał iść tam. Ale czekaj, sprawdźmy, czy on w ogóle naprawdę jest taki zły. Rzućmy mu może trochę TNT i zobaczymy, co on z nimi zrobi. O nie, piesek. Nie, on stawia TNT. Nie, dobra, Pimpek. On chyba musi trafić do piekła, ale zobaczmy może jeszcze, co innego on robił w swoim życiu. Uwaga! Dobra, widzę go. On się gdzieś skrada, widzę, koło drzew. Ale co on robił za życia? Jakieś kotki. Wszedł do jakiejś zagrody i co? Zaczął podpalać kotki. Nie wierzę, biedne kotki. Jeszcze je gryzł i zabijał. Wszystko podpala. Czy ty to widziałeś? Biedne kotki! Nie, ja już nie mam wątpliwości, Luczek. Ty wiesz, gdzie on powinien trafić, prawda? Chyba wiem. Musi trafić do piekła. Piesku, przepraszam cię, jesteś niedobry. Muszę cię wziąć teraz z Gravity Gunem i wrzucić cię. I sorry, piesku, ale lecisz. Zobaczmy, kto teraz do nas przyjdzie. To jest TNT. Pimpek, czy ty to widzisz? To jest prawdziwe TNT. Nie wierzę własnym oczom. Myślałem, że TNT nie żyje. A najwidoczniej żyje i my musimy ocenić, jaki był za jego życia. Chodźmy do niego. Panie TNT, cześć. Patrz, on podskakuje, Pimpek, super. Jestem ciekawy, widzowie, co robiło TNT za swojego życia. Może trafi faktycznie, widzowie, do nieba. Nie musimy go od razu skreślać. Chodźmy, podejdźmy, zobaczymy, co on robił za swojego życia. O, dobra, widzę już te TNT. On chyba robi jakieś nowe TNT i je podpala. Wow, ale eksplozja, czekaj, jaka wielka dziura, co to jest? O, Pimpek, czy ty to widzisz? On testował chyba jakieś nowe TNT, które zostanie dodane do Minecrafta. Ej, to było naprawdę fajne. Też tak sądzę, to było na serio spoko. Kurde, nowe TNT? Skąd ty masz takie nowe TNT? Może ty jesteś dobrym TNT, co? Tak, podskakuje, widzicie to? On chyba mówi, że jest dobrym TNT. No dobra, widzowie, w takim razie zobaczmy, co robił jeszcze innego na tym telewizorku. I dobra, widzę te TNT, że chce chyba przejść przez tą wodę, przez parkoura. O nie, czy on będzie skakał? Dobra, wskoczył na to, skacze, uwaga i... Nie, wpadł do wody i drgnął! O nie, czy ty to widziałeś? Te biedne TNT utopiło się w wodzie. O, współczuję mu, naprawdę. Ja też mu współczuję, ale to nie jest w ogóle żadna rzecz, która przykłada się, żeby poszedł do piekła. On na razie musi trafić do nieba i chyba niestety albo stety wyślemy go do nieba. Ale jesteś pewien? TNT damy do nieba? Ja myślę, że możemy dać TNT do nieba, ponieważ nie zrobił nic złego. Tak więc dobra, weźmy te TNT i widzowie, dajmy, rzućmy je do nieba. Dobra. I dobra, teraz wchodzi kolejna postać. I czy to jest haker? O nie, widzowie, to jest prawdziwy haker. O nie. Pimpek, co to ty myślisz? Nie wiem, słuchaj, ja się boję hakerów. Oni tak strasznie wyglądają i jeszcze nam coś zhakują. No, musimy być bardzo uważni, bo to jest oczywiście haker. Ale czekaj, chodź, Pimpek, spytamy się go może, co on takiego robił. Czy on trafi, widzowie, do piekła, czy może do nieba? Musimy zobaczyć, co on robił za swojego życia, ale... Cześć, haker, ty jesteś w porządku człowiekiem? Macha główką, że tak. Może przekonajmy się, czy mówi prawdę i zobaczmy, co robił za życia w telewizorku prawdy, ponieważ tutaj pokazują się wszystkie rzeczy. Dobra, widzę tego hakera i jest w kopalni, widzi diamenty i co on z nimi zrobi? Co? Zamienił wszystko na diamenty? Ale to jest super! Ja nie wierzę, wszystko na diamenty! Wow, Pimpek, czy ty to widziałeś? On zamienił wszystko na diamenty! Tak, więcej diamentów! To było nawet dosyć spoko, co nie? To było superowe! Jak ja bym znalazł ten świat, naprawdę bym się ucieszył! Ja też bym się ucieszył, a jeszcze bym się ucieszył z subskrypcji na tym kanale, więc zostawcie suba, widzowie! Ale hakerze, czy ty na przykład byłbyś w stanie zamienić wszystko tutaj na przykład na diamentowe? Bo ty jesteś hakerem i wow, machasz główką, że tak, jestem ciekawy, czy ty to zrobisz, bo wiesz, my też byśmy chcieli mieć trochę diamentów z Pipkiem. On myśli... O, wow, Pimpek, czy ty to widzisz? Haker zamienił wszystko na diamentowe! Niesamowite to jest, Luczek! Nie, dobra, on idzie od razu do nieba! No, poczekaj, bo co z tego,
że tutaj zamienił wszystko na diamenty, jak mógł zrobić jeszcze coś strasznego? Hakerze, cofnij to wszystko, raz, dwa. Okej, to wygląda naprawdę spoko. Hakerze, wiesz co, musimy zobaczyć, co jeszcze innego robiłeś za życia, bo nie wiem, czy na pewno mogę dać cię do nieba, ale na razie wszystko wskazuje na to, że tak, Pimpek, dobra, dajmy, zobaczmy, może dajmy mu szansę, okej. Uwaga. O, i teraz są jakieś nubki, czy to są Steve'y, i rzuca im diamenty, haha. On im pomaga, czy co? Nie, nie wierzę. On coś jeszcze tutaj zrobi. Czy on rzuca biednym ludziom diamenty? To jest dobry haker. Wow, czy ty to widziałeś? Ten haker jest naprawdę pomocny. Ej, faktycznie, a wydawał się taki straszny i zły. Widzisz, nie zawsze warto oceniać książkę po okładce. On pomagał biednym nubkom. Powiem ci, że mnie zaskoczyłeś, naprawdę. No za to to musisz tutaj dostać miejsce w niebie. Dobra, biorę cię, hakerze. I uwaga, możesz iść śmiało do oczywiście nieba. Kolejna osoba i jest to villager. Ale jakiś taki dziwny, zobaczcie jak on wygląda. Ma takie dziwne usta i taki straszny nos i oczy i zęby. W ogóle jest jakiś straszny. On powinien od razu pójść do piekła. Przecież wygląda jakby się urwał z horroru. No tak, on wygląda jak jakiś typek z horroru. Ale pamiętasz przed chwilą hakera? Musimy zobaczyć co robił w ogóle za życia. Cześć villagerku, co ty taki jesteś spięty? Ale on strasznie wygląda i do nas podchodzi. Czemu on jest tak blisko? Nie wiem, ale to się robi strasznie dziwne. Może odejdźmy trochę, bo on tutaj chyba... Kurde, on mnie goni, Pimpek, czekaj, czemu on się na mnie uwziął? Czekaj, bo ja tutaj jestem Bogiem i wraz z Pimpkiem decyduję, czy pójdziesz do nieba, czy do piekła. Dokładnie, więc ty tutaj uważaj i nie bądź taki pewny siebie, co? No właśnie, villagerze, idę teraz zobaczyć, co robiłeś za swojego życia. Czy robiłeś coś dobrego, czy złego? Chodźmy, Pimpek, zobaczymy na naszym telewizorze i zaraz ocenimy tego villagera. Tak więc uwaga, puszczamy filmik. A teraz mamy tego wieśniaka i on niszczy domek. O nie, niszczy jakieś domki innych wieśniaków. Czy ty to widzisz? Ale co on robi? Stawia teraz złoto? Co? On przebudował całą wioskę, ty to widzisz? Ha! Pimpek, widziałeś to? On zniszczył domki w wiosce, a za chwilę wszystkie zbudował ze złota. To było naprawdę cudowne zachowanie, co nie? No, no, powiem ci, wieśniaku, że jesteś bardzo utalentowany. Takie normalnie domki zmieniać i bardzo hojny, bo nie jednemu by było żal takiego złota. Może zbudujesz nam tutaj coś małego, co? No wiesz, Pimpek, skoro on jest taki uzdolniony, to może nam coś tutaj zbuduje? Patrz, buduje! Patrz, jaki super domek! Okej, okej, wieśniaku, wystarczy, wystarczy. Ale teraz mam pytanie, czy to nie jest podpucha i nie robiłeś czegoś bardziej okrutnego? No musimy to z Pimpkiem sprawdzić. Ty machasz główką, że nie, ale my, takim ludziom jak ty, to musimy tutaj poważnie rozmyśleć nad tym, co nie? Bo on wygląda strasznie dziwnie, no ale jakby był taki głodny czy coś, jakby miał nas zjeść albo nie spał 100 nocy. Zobaczymy w kamerze! Jasne, że tak, musimy podejść do telewizorka i zobaczyć, co robił dalej. I dobra, co? Nie, nie, on bił villagerów. Całą wioskę po prostu chciał zabić. No nie wierzę, co za zły villager! Pimpek, czy ty to widziałeś? On zabił wszystkich wieśniaków w tej wiosce. Co z tego, że zmienił domek? Jak zabił ich wszystkich? No nie, stary, to było serio straszne, nie? No ja wiedziałem, że coś jest z nim nie tak. Nie można mu ufać. Ale poczekaj, zróbmy malutki teścik, bo to może być, wiesz, jakaś pomyłka. Nie, 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 proszę pana, na razie jeszcze nie pójdziesz do nieba, ale mam dla ciebie taki malutki teścik. Chodź tutaj, chodź, mam dla ciebie przyjaciela tutaj przygotowałem. O, ha, taka normalna wersja villagera. I co tym z nim zrobisz? Jestem ciekawy, czy... O nie, nie, on naprawdę to zrobił, jeszcze po nim skacze. No ty głupi wieśniaku, nie możesz takich rzeczy robić, to jest niedozwolone. O nie, i tu jest grób tego wieśniaka. Jeszcze coś tutaj napisałeś. Napisałeś słabiak wieśniak, nie mam wątpliwości. Pimpek, bierzemy go i dajemy go szybko oczywiście do piekła. Dawaj, lecimy z tym wieśniakiem. Niestety wieśniaku, ale spadasz do piekła. I teraz kolejna postać i to jest, wow, creeper. Taki normalny creeper z Minecrafta. Ej, faktycznie, jaki fajny. Dobra, podejdźmy do niego, może przywitajmy się, bo spoko by było się przywitać z takim creeperkiem. Cześć, creeperku, witamy cię tutaj. No teraz jesteś przed trudną tutaj decyzją, bo nie wiemy jaki tak naprawdę jesteś. Czy trafisz do nieba, czy może do piekła. Ale wiesz co, podejdę do telewizorka i zobaczę, co ty tutaj przeskrobałeś w swoim życiu. Bo wydajesz się na takiego normalnego. No ale dobra, podejdźmy. I dobra, co ja tutaj widzę? Tego creeperka, który stawia TNT. O nie, czy on chce wybuchnąć cały świat? Czy co on takiego robi? A... to jest domek, on zbudował sobie domek. Pimpek, czy ty to widzisz? On zbudował po prostu domek z TNT. Przecież to nie jest nic złego, co nie? No racja, to jest chyba w sumie dobre. Tylko trzeba uważać na pioruny, bo by wybuchnął. No właśnie, to nie było trochę przemyślane, bo domek z TNT wiąże się z wielką katastrofą. Ale no dobra, wiesz co? Troszkę ten creeper, powiem ci, że spoko. Spoko, że taka rzecz, kurde. Creeperku, no to nie było nic złego, jesteś na serio na razie. Bardzo spoko i bezpieczny, ale musimy z Pimpkiem zobaczyć, co więcej robiłeś w swoim życiu, bo
tutaj, no, sądzę, że może coś być nie tak. Dobra, podejdźmy i zobaczmy, co robił dalej. Teraz co on robi? Goni smoka? Czy on chce przejść Minecrafta i próbuje zabić smoka? Nie wierzę. Nie, naprawdę? Pimpek, widziałeś to? On przechodził Minecrafta i walczył ze smokiem. Co ty o tym myślisz? Przecież to jest jakiś absurd, to jest niemożliwe. To jest mega śmieszne. Pierwszy raz widziałem creepera, który bije smoka. Ja też, dlatego dajmy mu na starcie trochę złota. Masz tutaj, creeperku. Dajmy mu takie oto uzbrojenie diamentowe, a niech się uzbroi, creeperek. No co widzowie, creeper też człowiek. No w sumie to nie, ale... No czemu by nie dać mu? Może pomożemy mu przejść Minecrafta kiedyś. Dobra, wiesz co? Proszę bardzo, creeperku. Leć sobie do nieba. I teraz kolejna osoba i to jest zombiak. I to taki dziwny zombiak, widzisz to, Pimpek? No, mega dziwnie wygląda. To nie jest taki normalny zombie z Minecraft. No tak, to jest jakiś zmutowany zombiak. Ale przywitajmy się z nim, może jest dosyć spoko. Cześć, zombiaczku. Dzień dobry, może powiesz nam coś o swoim życiu. Gdzie chcesz w ogóle trafić? Do nieba czy może do piekła? Bo tak dziwnie... Aha, do nieba, dobrze, super. Ale nie, proszę pana. Na razie pan musi tutaj pobyć. I za chwilę musimy z moim przyjacielem Pimpkiem zobaczyć, co pan przeskrobał za życia. I dlaczego pan umarł? Czy pan był dobry i w ogóle? Więc ja tutaj oczywiście idę do Pimpka i idziemy sobie tutaj do telewizorka, co nie, Pimpek? Dobra, uwaga. Dobra, co robi ten zombiak? Kładzie... Co, on uprawia rolę? Nie wierzę. I nawet sadzi drzewa? Nie. To musi być jak... Co mi się śni chyba? To mi się przyśniwa. On jest dobry. Ha! Widziałeś to? On normalnie sadził drzewka, uprawiał rolę. Nie no, ten zombiak wydaje się być dosyć spoko, co nie, Pimpek? Też mi się tak wydaje. Chociaż nie wiem, czy to jest wystarczający dowód, żeby wysłać go do piekła czy nieba. Ale mam na to pomysł. Podejdźmy sobie do tego zombiaczka. I zombiaczku, mam dla ciebie malutki teści. Ponieważ położę tutaj, o, dla ciebie specjalnie oczywiście trawę. Motyczką tutaj zrobię oczywiście uprawę. Położę tutaj pszenicę. I oczywiście ją tutaj wzrosnę. Jestem ciekawy. Chcę zobaczyć, co ten, oczywiście ten, jak to się mówi, co zombiak zrobi. Możesz zrobić z tym, co chcesz, zombiaczku. Wow, on ją ścina. To jest na serio niesamowite, jeszcze ją sadzi. Zombiaku, to jest naprawdę dosyć spoko. Okej, to było mega. Wow, jeszcze robi crafting table. I rzuca chlebek chyba, aha. Dziękuję ci, zombiaku, ale to było dziwne. Pimpek, co ty o tym sądzisz? Ten zombiak jest na serio spoko, oddam mu trochę. No on jest dobry. Myślałem, że on będzie jeść ludzi, a tak naprawdę on chyba tylko im pomagał. No tak. Tak, on tutaj jest naprawdę dosyć spoko, ale chodźmy zobaczyć do telewizorka, czy zrobił coś jeszcze innego, co nie, grubszego. Dobra, podchodzi do jakiegoś grobu. To jest jakiś grób, ty to widzisz? I on teraz otwiera wyjście z tego grobu chyba innemu zombiakowi. Chyba pomaga wyjść swoim kumplom zombiakom z grobu. Aha! Widziałeś to, Pimpek? On pomagał innym zombiakom wstać z grobu jakby. Czy co to takiego było? No, to jest chyba dobra rzecz. No, chociaż zombiaki niszczą ludzi w Minecraft, więc może jednak nie? No, nie wiem, to było na serio dziwne. Ale wydaje mi się, że to było dobre. Zombiaku, no muszę ci powiedzieć, że naprawdę to dosyć spoko przebiegło twoje życie. Czyli pozory mylą, proszę bardzo. Bardzo, wysyłam cię, zombiaczku, do nieba. I zobaczmy, kto teraz do nas przyjdzie. To jest Guardian, czy ty to widzisz, Pimpek? Ej, ale czy on nie powinien mieć tutaj trochę wody? On zaraz się utopi. Znaczy, zabraknie mu wody. Masz rację, Pimpek, dobra. Zbudujmy mu jakieś malutkie akwarium, żeby znowu nie umarł drugi raz. Dawaj, Pimpek, dawaj, on chyba tutaj. Dobra, wylewaj wodę, dobra. Uf. No i tak wygląda Guardian. Cześć, Guardianku, trafiłeś tutaj do bogów, do sędziów. I my wybierzemy, gdzie pójdziesz, do nieba albo do piekła. Ale może zobaczmy na początku, co ty robiłeś za swojego życia. Ja myślę, że on trafi do piekła. No, on mnie czasami też trollował w prawdziwym życiu w Minecrafcie, więc no, ja muszę zobaczyć, co on robił w telewizorku, co nie? Dobra, i teraz widzę tego Guardiana, który podbiega na jakąś chyba plażę i bije ludzi na plaży. Nie, czy to jest prawda? On ich zabija. O nie, Pimpek, nie. Plaża, ludzie, to była chyba plaża, co nie? I on ich gryzł, ty to widziałeś? Wszyscy uciekli. To jest, nie wierzę w to. Myślałem, że on będzie trochę lepszy, ale jednak jest po prostu wcieleniem zła. No tak, on jest wcieleniem zła i strasznie niedobry jest, ale czekaj, no nie wiem, kurczę. Może postawmy mu na przykład jakiegoś wieśniaka tutaj w wodzie i zobaczymy, czy on go będzie bił, czy co? Guardianku, co będziesz robił z tym wieśniakiem? Nie, Pimpek, ty to widzisz? On bije tego wieśniaka, nie, wieśniaku, uciekaj. Dobra, uratujemy wieśniaka. Jasne, że tak, dobra, nie, on uciekł, co? Nie, zostaw tego wieśniaka. On wszedł, dobra, wejdź do wody i siedź tam normalnie, bo nie wytrzymamy normalnie z Pipkiem. Trzeba go zabezpieczyć, tak jest, bo on tutaj jest, widzę, że niebezpieczny, co nie? Strasznie niebezpieczny. I zobaczmy może, co jeszcze robił w swoim życiu. Dobra, weźmy ten telewizorek. I uwaga, co on robi? Czy on bije wszystkie ryby w jeziorze? Czy tam w rzece? Nie wierzę, on je zabija.
O nie, to jest przykre. Czy ty to widziałeś? On zjadał wszystkie ryby. Wszystkie rybki, jakie były w Kokoła. Ja to widziałem. Nie, tego jest już za dużo. Nie dość, że na początku gryzł ludzi, teraz chciał ugryźć wieśniaka, to jeszcze te ryby. Ja myślę, że powinien trafić do piekła. Ja myślę, że też, tylko że przecież on musi się jakoś odżywiać. To pewnie ryby musiał jeść, więc to było dobre. No ale gryzienie ludzi na plaży, nie musiał jeść ludzi, co nie? To jest prawda. To jest akurat nie fajne. No właśnie, więc sorry, guardianie, ale ja tutaj podlegam lecę jako Bóg i niestety wezmę cię z tej wody i pójdziesz niestety do piekła. Nie, smażona ryba będzie. Smażona ryba, tak jest, patrzcie, trzymamy go w ogniu. Ale nie, nie będziemy się nad nim znęcać, tylko wsadzimy go do piekła i tam już się nim zajmą. Oj, 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 on nie wygląda za dobrze, jest taki cały obkrwawiony. On chyba leci do piekła. No nie, 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 musimy sprawdzić, co robił za swojego życia, tak jest, więc sprawdźmy historyjkę o nim. Poczekaj tutaj, Steve'ku, idziemy do telewizorka. I uwaga, zobaczmy, co ten Steve zrobił za swojego życia, właśnie gdzie trafi. Steve kupił Aleja na targu. O, widzisz to, Pimpek, on sobie kupił zwierzątko takie. Ale fajnie, co jest, naprawdę da się kupić Aleja? Ja też chcę. Tak, on go kupił, dobra, a potem kazał Steve iść Alejowi po jedzenie, widzisz to? A on napisał, dobrze panie. O tak, Steve miał swoje zwierzątko. Aha, no dobra, ale super, ile jedzenia, dobra, Alej to mu przyniesie dużo żarcia. Tak jest, póki co nic nie zrobił złego ani niedobrego, więc w sumie to chyba nic się nie stanie. Nie było żadnych zwierzątek, oj, Alej nie znalazł jedzonka dla Steve'a. Co zrobił Steve w takim razie? No nie wiem, ale chyba kupi, prawda, ten Alej, może jakiś zwierzątka, no nie wiem. Dobra, zobaczmy, co się stało. Alej przeprosił Steve'a za brak jedzonka. Ojeju, przepraszam, przepraszam, nie było jedzenia. A ten Steve co zrobił? Musimy go ocenić, czy trafi do nieba, czy do piekła. Uwaga, co on zrobił? Steve się wkurzył i zjadł Aleja? Co jest grane? Ten Steve jest jakiś oszalały, widzisz to? O nie, Luczek naprawdę za to, że nie dostał żarcia. No nie, ja chyba wiem, gdzie trafi ten Steve. No moim zdaniem to ten Steve jak trafi niestety do piekła, bo to było złe zachowanie. To nie była wina tego Aleja. Steve, biorę cię i trafiasz do piekła. O masz! A teraz przyszła do nas świnka. Pimpek, widzisz to? Świnka normalnie w czyśćcu. Teraz musimy, widzowie, zdecydować, czy ona trafi do piekła, czy może do nieba. Jestem ciekawy, co ona zrobiła w swoim życiu, co? No tak, wygląda mega słodziutko. Taka niewinna, na pewno trafi do nieba, jestem przekonany. Dobra, musimy to sprawdzić, ją historię, tak, jak ona umarła albo co się z nią stało. Uwaga, sprawdźmy historyjkę tej świnki. Świnka uciekła z zagrody. Wow, to jest ta świnka, widzisz? O ja, ale słodziutka, ale czemu uciekła z zagrody? To jest ciekawe. To jest ciekawe, no uciekła, dobra, wydostała się. Uwaga, chciało jej się bardzo pić, więc szukała wody. Oh my god, widzisz to, ona trafiła na pustynię za życia. A na pustyni jest bardzo sucho, tu są tylko kaktusy. No tak, i nie ma w ogóle wody, zobacz na jej minę. Tak siadła sobie na środku pustyni, czaisz bazę? Co to jest? Pierwszy raz tak widzę taką świnkę. Ja też, dobra, zobaczmy, co się stało dalej. Znalazła wodę w dolinie. Ojo, widzisz to, tutaj jest woda. Ona tak się patrzy z góry, let's go. Tak, świnka się napije w końcu. Dobra, zobaczymy, co się stało. Uwaga, potknęła się i spadła z góry. A, ona leci, widzisz to? Nie, a tu jest koleś, czy mi się wydaje? Tak. O, Luczek, ja chyba wiem, jak to się skończy. Tak, ona chyba tak umarła po prostu. O nie, czekaj chwilę, zobaczmy, co się stało dalej. Wilk zjadł świnkę. O my god, ona się nabiła na kolce i tak umarła. I zjadł ją jakiś wilk, widzisz to? Nie, biedna świnka, dlaczego ona musiała tak umrzeć? O nie, to nie jest nic złego, ona nie zrobiła wcale nic złego za życia. Musimy teraz zdecydować, gdzie ona trafi, do piekła czy do nieba. Ale Pimpek, mi się wydaje, że ona powinna trafić do nieba, co o tym myślisz? Tak, ta świnka na pewno ma trafić do nieba, przecież ona była taka fajna. Dobra świnko, to trafiasz do nieba. A teraz jest kolejna osoba i to jest chyba złodziej. Pimpek, czy ty to widzisz? Ten złodziej przyszedł i teraz musimy osądzić, co on zrobił za swojego życia, czy on trafi do piekła czy do nieba, jak myślisz? Oj, 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 złodzieje zazwyczaj to chyba do piekła trafiają. No bo zobacz, jaką on ma maskę. Pewnie zrobił komuś krzywdę. Właśnie, może jakiś napad na bank zrobił czy coś. Zobacz jego zegarek. Dobra widzowie, wiecie co? Musimy sprawdzić, co ten złodziej zrobił za życia i czy wyślemy go do nieba, czy może do piekła. Może się mylimy, Pimpek. Dobra, podchodzimy do telewizorka i oglądamy historyjkę. I dobra, Pimpek, co zrobił złodziej? O, to jesteś ty, widzisz to? Pimpek wrócił z wyprawy z diamentami. Pamiętasz to?
Chyba tak, ale miałem diamentów dużo, patrz na to, kilo nawet mam wszystko. Dobra, dobra, ale zobaczmy, co zrobił ten złodziej. Co się stało dalej? Wróciłeś z kopalni i... A, poszedłeś do kopalni kopać więcej diamentów. A, to ty sobie wróciłeś do tej kopalni, czaisz to? No pewnie, no bo wiesz, im więcej diamentów, tym lepiej. No tak, dobrze mieć dużo diamencików, widzowie. A potem... O nie, złodziej wkradł się przez drzwi. O, no nie, naprawdę. I on ma nawet nóż. Widzę, widzę, on tu trzyma nóż. Ale chwilę, jak on się wkradł? Przecież to jest, no właśnie, złodziejstwo, czyn karalny, widzowie. Co się stało? Nie, nie gadajcie, że on ukradł ci wszystkie diaksy, ej. Na pewno to zrobił, no nie wierzę, serio? No nie, za takie coś to już jest piekło, czekaj. Ukradł wszystkie diamenty i uciekł. O nie, ty tu widzisz, on trzyma diamenty w ręce. Jak on może tak zrobić? No nie, a ja mu nic nie zrobiłem. Dobra, ten złodziej trafia do piekła. Wiem, wiem, że jesteś bardzo zły, tak, wyślemy go do piekła. Musi trafić do piekła, to jest złodziejstwo. Niestety, z Pimpkiem zobaczyliśmy, że okradłeś Pimpka nawet za życia. Jak tak śmiesz w ogóle? Przecież to jest nieetyczne. Kurde, nie wolno kraść. No właśnie, złodzieju, nie wiem jak ty się odwdzięczysz, ale chyba trafiasz do piekła. Sorry, wariacie. Pimpek jest na ciebie bardzo zły, wariacie. A wiesz, no, my razem tutaj decydujemy. Do nieba na pewno nie trafisz, bo zrobiłeś ma... Ej! Gdzie ty? Nie, nie, nie idziesz do piekła. Dobra, nie, widzowie. Na pewno nie. O, ty złodzieju, dawaj go do piekła w tej chwili, Luczek. Dobra, bierzemy go, widzowie, i dajemy tego złodzieja do piekła. Spadaj na dół, a masz. A teraz przychodzi do nas jakiś rekin. Ojo! Musimy teraz ocenić, gdzie pójdzie ten rekinek. Znaczy, nie wiem, czy rekinek Pimpek. On ma cztery pary oczu, chyba tak mi się wydaje. Widzisz to? Ja nie lubię rekinów. Ty to widzisz i takie zębiska. Na pewno zjadł jakiegoś pieska. Proszę, widzę. On musi pójść do piekła. Dobra, nie możemy osądzić, czy pójdzie od razu do piekła. Musimy zobaczyć, co on zrobił za życia. Czy coś dobrego, czy coś strasznego. Dobra, może jest właśnie takim dobrym rekinkiem. Dobra, sprawdźmy to. Nie wiem, dobra. I uwaga, zobacz, tutaj urodził się ten malutki rekinek. Widzisz to? Oho. Nie wierzę, ale słodziutkie. Ej, serio? Rekiny są w takim wózeczku? No i on jest do góry brzuszkiem. No właśnie, tego nie wiem, czy są w takim brzuszku, ale zobacz, do góry brzuszkiem. Tutaj widać jego zęby chyba. Okej, no po prostu się urodził w wodzie. Widzisz to? Jest woda. Dobra, zobaczmy, co zrobił dalej w swoim życiu. O, kiedy urósł, wypłynął w ocean. Ej, bo jak się urósł, widzisz to? No jest, jak on wygląda niebezpiecznie i opuścił ten wózeczek, biedny wózeczek. No właśnie, widzę, nie ma go w wózku i patrz, nie, no dobra, teraz to urósł. Dobra, ciekawe, co się stało dalej, czy on coś zrobił złego? Uwaga, zobaczył z daleka na plaży bawiące się dziecko i taki like. Ej, chwileczkę, tutaj bawi się jakiś dzieciak, widzisz to, z zamkami z piasku na plaży. O nie, rekinku, nie rób tego, ja chyba wiem, co on zaraz zrobi, proszę, nie! Nie, no nie, czekaj, czekaj, on tutaj jest i... O tak, widać tylko jego płetwę, a ten bobasek tego nie zauważył. Oh my god, biedne dziecko, czekaj, co się stało dalej? Uwaga, i... podpłynął i zjadł je, co jest grane, ty to widzisz? Nie, bobasku, ale wiesz co, rekiny jedzą mięso i ludzi, no to nie wiem w sumie, czy to jest takie złe. Nie wiem, kurde, jak ja mam to ocenić. Widzowie, to jest naprawdę bardzo ciężka decyzja. Nie wiemy, co zrobić z rekinem. Przecież rekiny właśnie pożywiają się ludźmi albo coś tak, ale nie, ten człowiek nic mu nie zrobił. To prawda, on chyba leci do piekła. Jestem tego samego zdania, Pimpek. Niestety, rekinku, ale trafiasz do piekła, tak mi się wydaje, co nie, Pimpek? Co on robi? Ty czekaj, on gdzieś ucieka! Nie, no on chce iść do nieba, nie ma opcji. Przykro mi, rekinku. Ej, halo, co jest grane? Przykro mi, rekinku, ale niestety trafiasz teraz do piekła. No nie wiem, widzowie, nie wiem, Pimpek, jak myślisz, gdzie on powinien pójść? Tak, na pewno do piekła, za to, że zjadł to niewinne dziecko! Dobra, to wrzucamy go, pum! A teraz przychodzi do nas jakiś Steve, taki duży. Wow, Pimpek, widzisz go? Ale on jest silny, ma takie mięśnie, też chce być taki wielki jak on. To pewnie wymaga blata pracy, Pimpek, ale czekaj, ja chcę zobaczyć, gdzie on trafi, czy do nieba, czy do piekła. Jestem ciekawy, co on zrobił za swojego życia. Czekaj tutaj, Steve'ku, my idziemy zobaczyć, co zrobiłeś. I dobra, ten Steve poszedł sobie na siłownię. Wow, widzisz to, Pimpek? Ale nowoczesna siłownia, jakie sztangi, hantelki, wszystko! Tak, widzisz, ale to jest on jeszcze nie był taki silny, dopiero poszedł na siłownię i chyba taki się stał. Czekaj, zobaczmy, co się stało dalej. O, stał się umięśniony, let's go, widzisz to? Tak, teraz jest już wielki, no i o to chodzi! Tak, dobrze, dobrze, jestem tylko ciekawy, co on zrobił, ponieważ teraz dowiemy się, czy on jest zły, czy może dobry. A więc dobra, przejdźmy sobie dalej, uwaga, co on zrobił? Zauważył biednego kurczaczka, o nie, widzisz to?
Jakie słodziutkie, taki kurczaczek i taki Stevek. Tylko czemu on trzyma diamentowy miecz w ręce? No właśnie, czy on chce go zjeść albo co gorsze zabić? Nie, nie, nie może tak się stać, co ty o tym myślisz? Chcę go pogłaskać, serio, zobacz dalej, na pewno tak to się musi skończyć. Patrz na to, rzucił mu chlebek i zaprzyjaźnili się. O, let's go, ej, czyli ten Stevek jest jednak dobrym człowiekiem. Widzisz, to ja myślałem, że on jest jakiś taki napakowany, to wiesz, on będzie bił wszystkich i w ogóle, a to nie jest taki zły. Że został jakimś gangsterem, a on jest taki pomocny. On na pewno będzie musiał trafić do nieba. Zobacz, jak ta kaczuszka się cieszy. Pow, to jest pow. O kurczaki, dobra, chodźmy do tego Steve'a. Dobra, panie Steve'ku, widzieliśmy, co zrobiłeś. Pimpek, oceniliśmy, że jesteś bardzo dobrym człowiekiem i jako jeden z nielicznych wbijasz do nieba. Możesz sobie powiedz, nie będziemy go nawet rzucać. Proszę, Steve'ku, jesteś... No właśnie, leć tutaj, patrz jaki chętny. Leci sobie do nieba, ale no fajnie. I bardzo dobrze, tylko żeby... O, zmieścił się, co się stało, on spadł, dobra. A teraz przychodzi do nas ruda diamentu? Pimpek, ty to widzisz? Ruda diamentu przyszła do nas, musimy zdecydować, gdzie trafi. Nie no, ruda diamentu, to jest ciekawe, nie widzieliśmy żadnej takiej postaci wcześniej. No właśnie, ej, to jest naprawdę, musimy zdecydować, dobra, gdzie pójdą diaksy? Dobra, czekaj, mam pytanie. Diaksiku, dałbyś mi może diamenty? Patrz, daje mi ruda diamentów diaksy! Czy ty to widzisz? Ej, dobra, nie, 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 ty diamenciku, on jest podejrzany, czemu on daje te diamenty? No czemu podejrzany, jest po prostu bardzo dobrą osobą. Ej, tobie też daje, widzisz? Ej, dawaj, dajemy go do tego, do nieba za to, dawaj, let's go. Nie, poczekaj, Luczek, nie słyszałeś takiego przysłowia? Nie oceniaj bloku po okładce, czy jakoś tak. Musimy zobaczyć, co on zrobił, bo on jest pewnie zły. Aha, i że niby, dobra, nie możemy go dawać od razu do nieba, dobra. Ale ja jestem pewny, że on był bardzo dobrą rudą, dobra. Zobaczmy, co zrobiła ta ruda diamentu za swojego życia. I uwaga, żył sobie diament w kopalni. O, to jest historyjka o diamencie. Widzisz go? Tutaj jest ta ruda diamentu. Ha. Dokładnie, jesteśmy w środku kopalni, mega nisko pod ziemią. Nawet pajęczyny tu są. No właśnie, dobra, zobaczmy, co się stało z życiem diamenta. Uwaga, nagle Steve znalazł diament i zaczął go kopać. Widzisz to? Tutaj jest Steve. O nie, a to jest ta ruda. Nie, nie, dobrze, Luczek, chyba jak on wykopie, to nie wiem, zginie, czy co się stanie? Nie no, zginie? Czemu zginie? No przecież on, to jest tylko diament, a jak rzuca diamenty, to znaczy, że chyba chce dawać diamenty i chce zostać wykopanym, to jest chyba życie. No racja, tak. I zobaczmy, co się stało dalej z diamencikiem. Diament się wkurzył, o-o, czy ty to widzisz, Pimpek? O, ja cię kręcę, jak on się stał wielki, co jest? Ej, właśnie, nawet ten Steve się przestraszył, on chciał tylko wykopać sobie tą rudę diamentu, po jak on się wzrósł, co jest grany, czy tak działają diamenty w ogóle? Oj, ja nie wiem, ale Luczek, nie podoba mi się to, co on teraz mu zrobi? Nie no, wiesz, on walczy o swoje życie w sumie ten diament, ale dobra, zobaczymy, co zrobi dalej ten diament. Uwaga, nagle wyciągnął pistolet i go gonił? Czekaj chwilę. Oh my god, ta ruda diamentu ożyła i ma nawet pistolety, a ten Steve ucieka, ile sił w nogach, widzisz to? O nie, dobra, to nie jest dobry diament, Luczek, serio, musimy go dać do piekła, a ty go chciałeś dać do nieba. Przepraszam, no faktycznie, diamenty lubią być wykopywane i one same chcą dawać diamenty, dobra. Dobra, rudo diamentów, nie, nie możemy dać cię do nieba, bo niestety, ale zacząłeś zabijać innych ludzi, więc niestety z Pimpkiem zdecydowaliśmy, że idziesz do... Ej, co się dzieje, czemu... Co jest? Ona we mnie strzela, strzela, widzisz to? Ej, nie, pomocy! Czemu ta ruda diamentu strzela? Dobra, szybko, bierzemy ją, widzowie, i szybko! Do piekła, Pimpek, widzisz to? Dawaj ją, dawaj, no nie, ona jest jakaś agresywna, przestań strzelać! No właśnie, przecież rudy diamentów powinny dawać diamenty, dobra, zrzucamy ją, widzowie, do piekła! Co za ruda diamentu? A teraz przyszedł do nas clown, i czy to jest clown z McDonalda? Oh my god, on ma nawet plakietkę! McDonald, widzowie! Pimpek, lubisz McDonalda? Panie klaunie, uwielbiam McDonalda, proszę, ja chcę ostatnio pójść na Happy Meala, dałbyś mi najnowszą kolekcję zabawek. No co ty chcesz od niego Happy Meala? Nie możesz do niego prosić Happy Meala? Ej, dlaczego on ci dał Happy Meala, Pimpek? On ci chce... Tak, tak, nie wierzę w to, dziękuję ci, klaunie, jesteś najlepszy. Nie no, sorry, Luczek, ty, klaunie, idziesz do nieba, zapraszam cię, chodź tutaj. No nie, czekaj, jeszcze go nie wołaj, klaunie, stój, 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 słuchaj, wiem, że jesteś bardzo pomocny, widzę, że tutaj dajesz Happy Meal, tutaj normalnie rozdajesz, ale my musimy zobaczyć z Pimpkiem, jaki ty byłeś za życia, tak jest, więc poczekaj tutaj chwilkę, a my idziemy zobaczyć, co robiłeś za życia. Uwaga, klaun pracował w McDonaldzie, widzisz, tutaj jest jego historia, Pimpek, tutaj pisze McDonald i wszystko jest na swoim miejscu.
O tak, McDonald's zazwyczaj jest właśnie w tym McDonaldzie. Świetnie, on sprzedaje chyba te Happy Meale. No właśnie, tutaj jest pełno Happy Meali. Uwielbiamy Happy Meale. Dobra, ale zobaczmy, co ten clown robi w tym McDonaldzie, albo co zrobił. Uwaga, dziecko przyszło zamówić Happy Meala. Patrzcie to, widzowie, tutaj jest jakiś bobas, widzisz to? O, tak jak ja też uwielbiam Happy Meale. Wyciąga se rączkę, a clown mu podaje. Nie no, on jest świetny. Mówiłem ci, Luczek, on leci do nieba. No właśnie, widzowie, póki co ten clown jest naprawdę bardzo miły. Zobaczcie, obsługuje klientów i wszystko. Bobasek przyszedł, dał mu. Nie no, nie może być nic złego. Dobra, zobaczmy dalej, co się stało w takim razie z tym clownem. I dziecko zjada Happy Meala. Widzicie to? Patrzcie na to. Ten dzieciak sobie siedzi i je Happy Mealka. Om, niom, 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 widzisz to? No i świetnie, dziecko jest zadowolone i clown też się cieszy. Znaczy, cieszy się, ale Pimpek, czemu ten clown jest taki schowany trochę, widzisz to? On tak no patrzy tak, się... No tak, troszeczkę w sumie jest taki podejrzany, jak teraz na niego spojrzałem. No dobra, to mi się nie podoba. To było strasznie dziwne, ale uwaga, zobaczmy, co się stało dalej. On się tak dziwnie ukrył, a potem dziecko umiera! O nie. Nie, nie, nie wierzę to! Klaunie, co ty zrobiłeś? Czyli w takim razie ten Happy Meal był otruty. Ten klaun jest zły. Jak ja mogłem tego nie zauważyć? No właśnie, dobrze, że nie zjadłeś tego Happy Meala. Zobacz, ten dzieciak cały jest na zielono. Oh my god, ja się boję. Dobra, nie. Co mu się stało? Musimy szybko rozprawić się z tym klaunem. Klaunie, my wiemy wszystko z Pipkiem. Te Happy Meale są zatrute. Ty chciałeś nas zatruć. Już wszystko wiemy o tobie, klaunie. Nie masz... Ej, on stawia Pimpek więcej tych... Dobra, nie. On wlatuje, nie, widzowie, do piekła. Szybko, klaunie. Wlatujesz do piekła. Koniec rozdawania tych Happy Meale. Dokładnie. Nawet Happy Meale mu nie pomogą. Nara! A teraz przychodzi do nas jakiś facet. Ej, czy to jest jakiś bogacz? Zobaczcie, widzowie, na jego łańcuch. Pimpek, widzisz jego chaina? Wow, faktycznie, ile on ma pieniędzy! Ej, czekaj, co on stawia? Ej, on chce chyba nas przekupić, tak, ojej, o, dobra, nie, ten bogacz chce nas przekupić, zobacz, ile on złota tutaj stawia, nie, Pimpek, my oczywiście nie dajemy się przekupić, nie, takiemu bogaczowi. Dokładnie, on myśli, że to takie proste, panie bogaczu, ty do nieba nie trafisz, musimy zobaczyć, jakie uczynki zrobił na ziemi. No właśnie, trzeba go, widzowie, sprawdzić, on tak dziwnie wygląda. Dobra, chodźmy zobaczyć, co on robił za życia, szybko. I zobacz, tutaj chyba jest jego mieszkanko, widzisz to, Pimpek? Bogacz siedział w swoim domu. No to? Tak, jakie to jest złote. On ma taki telewizor. Też te taki telewizor i takie łóżko. Wszystko złote, nawet jabłka złote. No bardzo kozacko wygląda ta jego chatka, ale zobaczmy, co się stało dalej. Biedak zaczął pukać do drzwi i prosić o 2 złote. Oh my god, widzisz to? Tu jest ten biedak, o nie. Panie, daj no 2 złote, on chce pukać. Halo. Tak, on chce pukać, ale nie ma co się śmiać. Ten biedaczek chciał tylko 2 złote. Widzisz to? To jest jakiś starszy pan, oh my god. No, nie podoba mi się to. Chyba ten bogacz nie da mu tych 2 złotych, ale może będzie dobry. No on właśnie. Ma w sobie mnóstwo pieniędzy. No właśnie, przecież jakby dał tylko 2 złote z tego wszystkiego, to co by się stało? No nic, dobra, uwaga. I tutaj, o, widzimy, że otworzył drzwi, ale zobaczmy, co się stało dalej. Bogacz wyciągnął bazukę? Ej, halo. Widzisz to? Co jest? Ej, dobra, nie! Nie spodziewałem się tego! On zaraz go trafi rakietą! Uciekaj, biedaku! Uciekaj, ale jak on wygląda w ogóle? Ja nie mogę! Czemu to jest śmieszne, a zarazem przerażające, widzowie? Co się stało dalej? Uwaga! I potem... Ej! Strzelił w biedaka, widzisz to? Oh my nie! God! Biedny ten biedak, zobacz, jak on wygląda, powyginało mu wszystkie kończyny. Ej, faktycznie, i zobacz, jaki wybuch tutaj jest, oh my god, on tak strzelił w niego. Dobra, nie, musimy, Pimpek, wysłać go do piekła za to, że nie no chciał sorry. Pomóc. Ja myślałem, że on będzie dobry, ale to zasługuje na piekło. No tak, tylko 2 złote chciał. Bogaczu, wszystko wiemy, ktoś cię prosił o 2 złote, a ty mu nie dałeś, a teraz chcesz nas przekupić. Pimpek, zobacz, ile złota tutaj zrobił. Ale on to jest fajne, on wszystko zamienił na złoto, co się dzieje? Nie, Pimpek, nie możemy dać się sprowokować, on teraz jest w sytuacji nadbramkowej i może wszystko oddać, żeby trafić do nieba. Nie, Pimpek, nie. To prawda, i daje nam złoto, widzisz to? Nie, dobra, dawamy go do nieba. Co ja mówię, do piekła! No właśnie, do piekła, Pimpek, dobra, to jest oszust, on nie chciał 2 złotych dać biedakowi, dobra, zwijasz na dół, leci!